To w telewizji niemieckiej, a to P. Nie. Natomiast w końcu w serialowości niemieckiej para. Popularnych programów było to niemiara. Idol, wiadomości, życiowa szansa. Natomiast ten program, czyli 25 lat wiadomości telewizji niemieckiej. Końcówki były świetne, są różne. Były same końcówki, były kilkusekundowe rozmowy z prowadzącymi. Szkoda, że nie u nas. To mogło być małżeństwem. Natomiast w programie Idol zapasy. Kto wygra program Idol? A sam kto wygra? Gdzie jest sam programu Idol? Seria 2017 wygrał dziś. Obaj wykonali popularną piosenkę Let's Go In A Circle. Gdy był na Woodstocku w naszym kraju. Zasłużyli za awans do finału. W ramach grali. Natomiast after party. Kto ja wygrał? Gra trwała. Dwa piosenki plus jedna piosenka własna. Specjalnie na finał tego idola. Dzwonimy, dzwonimy. Ta piosenka własna, słuchajmy ich. Specjalnie napisane dla Dieter Ewo Lena. Piękna piosenka, ale ona nie gościła przylatowania. Natomiast zwycięzcą został tylko jedna osoba. Program Idol, edycja niemiecka, wygrywa. 3, 2, 1. Koniec głosowania. Program wygrywa.
2010. Długa cicha. Właśnie! Wy wygrali idola! O Boże! Ochrona! Zabierzcie ich stąd! Gra wygrywa! Idol 2010. Niestety, ochrona nie dała rady w zatrzymaniu znajomych i rodziny podczas uścisku na cześć zwycięzcy. Jeszcze w tym roku Krzysztof Wójcik ze Szczecina usłyszał finałowe pytanie za milion złotych i wygrał. Niestety, to nie ten program. A teraz programie. To było dosyć sporo nosu. Z powodu, że dwie panie w popularnym programie rozrywkowym znalazł oto jedynego chłopaka. To była matka z jej córką. Niestety, ona zmarła, natomiast ona została sama. To był smutny czas dla niemieckiej telewizji. Jeden z bohaterów popularnego programu nie ma wśród nas. Przeżycia brakowało.